alkoholizm, dopalacze, pobicia. To jest coś, co jak gdyby tak najbardziej człowieka... Trudno nazwać mojego drugiego zajęcia, tego, gdzie jesteśmy jako hobby, to jest też moje powołanie, moja praca nie, bo ja na tym nie zarabiam, ale pewna służba, tak? My mamy taki komfort, że moja żona też jest pracownikiem służby zdrowia, jest pielęgniarką. Musi przyjechać do 11-9-latka policja i dwóch panów policjantów, no nie potrafi nieraz takiego młodego człowieka otrzymać. Więc no, gdyby tak wszyscy teraz ratownicy medyczni, którzy pracują na kontraktach, przeszli na etat, no to karetki by po prostu no, nie wyjechały. Poza tym to praca w slumsach, praca ogromnie dająca wiele satysfakcji. No, wśród ludzi, którzy no, nieraz mając 70 lat nie mieli kontaktu z profesjonalnym medykiem ani razu, tak? Istotne jest to, że na przykład można powiedzieć ksiądz w karetce, bo ksiądz pracuje w karetce. Pracuje w karetce jako ratownik medyczny. To są ludzie niewykształceni, ale przewyższający inteligencją i mądrością niejednego wielce wykształconego. Patrzą na człowieka w całości. On nie przychodzi cześć, cześć, nie? On cię obserwuje, patrzy na ciebie, on cię zaraz zauważa i mówi ci, nie? Coś, czego Europejczycy nawet no, jak gdyby nie zauważają. Jak gdyby, a jeżeli on przychodzi i rozmawia z człowiekiem, to on chce cię poznać o tyle, ile może przybliżyć do siebie i siebie przybliżyć do ciebie. To jest takie...